Witamy Was wszystkich serdecznie. Zaczynamy Agrytechnikę wreszcie, bo ostatni raz byliśmy 2019. 4 lata temu. Kogo widzie, dostaliśmy się znowu tutaj na te targi. Dokładnie. Zobaczyć maszyny. I będziemy teraz Wam pokazywali maszyny. Jak widać, po ilości osób wszyscy są spragnieni zobaczyć, co nowego, co ciekawego producenci oferują, tak, proponują. Dokładnie tak, Michał. Sądzę, że będzie to bardzo owocny dzień. Ja też. Mamy kilka nowości, które będziemy Wam prezentowali. Tak jak wspominaliśmy, tak jak obiecaliśmy, zwiedzamy targi. Mamy wiele oczekiwanych nowości. I to oczekiwanych nowości u polskich producentów, a nie tylko zagranicznych. Ponieważ polscy producenci są bardzo uznawani i poważani na rynku niemieckim i nie tylko. W tym momencie mamy okazję gościć na stoisku polskiego rodzinnego producenta, jakim jest Mandam. Witam Ciebie. Cześć. Słuchaj, co ciekawego, co nowego tutaj prezentujecie, co może przyciągnąć rolników i zainteresować niemieckich i nie tylko? O, my na tych targach postanowiliśmy pokazać jedną maszynę, która będzie zawierała w sobie aż kilka nowości. To jest taki kombajn, takie kombo. Więc pokazujemy najnowszą naszą bronę talerzową, wyposażoną w podwozie jezdne. Nazywa się ona GAL XL. Okej. Jest to maszyna, która jest zupełnie inna od dotychczas produkowanych przez nas maszyn bron talerzowych. Przede wszystkim... Okej, właśnie. Na skróty, co ona ciekawego na w sobie skróty ma? Co takiego nowego, co innowacyjnego i co innego, to co mówisz? No to już szybko. Składa się przede wszystkim na trzy części. Wszystkie inne pozostałe nasze brony talerzowe składają się z dwóch sekcji roboczych. Tutaj mamy sekcję środkową i sekcję na skrzydłach. Dlaczego? Dlatego, aby obniżyć środek ciężkości maszyny i aby móc budować w takim układzie większe szerokości bez konieczności stosowania, tak jak tutaj na plakacie, takich skomplikowanych podwozi jezdnych dla maszyn 8-metrowych i tak dalej. Drugą nowością są segmentowe piasty produkcji Mandamu, oczywiście tak jak wszystkie z 5-letnią gwarancją, bezobsługowe. Natomiast tutaj mamy taką innowację, która pozwala nam na szybką wymianę takiej piasty w przyszłości. W razie coś jakby się zadziało, zużyło? Dokładnie. Jest to o tyle wygodniejsze, że poprzednio trzeba było wymieniać cały element. Teraz mamy samą puszkę, mniejsza rzecz i szybsza. A powiedz tak, talerze. Talerze brzytwowe, ostrzowe to są talerze przeznaczone głównie do ściernisk kukurydzianych o bardzo wysokich parametrach jakościowych, o bardzo wysokiej trwałości i o bardzo dużym, agresywnym ostrzu. No akurat tutaj w tym przypadku mamy, może tutaj je zobaczyć. To są talerze o wybitnej, że tak powiem, charakterystyce. Słuchaj, czas nas goni, bo nowości na targach jest mnóstwo, również u innych producentów, także my będziemy się tutaj żegnać, a zobaczymy się już za chwilkę. No i kolejne nowości. Tym razem jesteśmy na stoisku marki Stoll, niemiecki producent ładowaczy czołowych, dość istotny na rynku zresztą. Witamy Cię, Karolu, cześć. Witaj, cześć. Jakie nowości, co nowego proponujecie w innowacyjnych rozwiązaniach, inne niż tradycyjny ładowacz czołowy, niż pospolici producenci? W chwili obecnej tak naprawdę pracujemy nad takim, można powiedzieć, nowym ładowaczem. Jest to ładowacz teleskopowy. Ładowacz teleskopowy, która jest to tak nasze, można powiedzieć, naszym patentem na dzień dzisiejszy. Nowość, która nie tylko podnosi, podnosi i unosi i tak dalej, tylko że jeszcze jest możliwość rozsuwania całej ramion. Czyli powiedzmy tak, troszeczkę nam jeszcze bardziej zastępuje ładowarkę teleskopową. Tak, bo zawsze, mimo że jak ktoś kupuje ładowacz czołowy do ciągnika, no zawsze brakuje tych kilka centymetrów, kilka centymetrów, żeby to w jakiś sposób jeszcze to udoskonalić tą pracę, nie? Pytanie, bo rozumiem, że mamy różne modele tego teleskopu, czy na razie, jest to koncept, czy jest to jeden? Jest to na razie koncept, który pracujemy. Po wystawie, można powiedzieć, czyli rozpoczniemy różne testy nim robienia. Oczywiście potrzebujemy jeszcze wiele zmian, bo nie tylko mocowania muszą być kompatybilne do tego wysięgnika, dlatego że to jest jednak dosyć duża waga, którą muszą niektóre ciągniki się z tym zmierzyć. Czyli my już mamy wiedzę, powiedzmy, na jaką wysokość tak naprawdę... Do 5 metrów na tą chwilę. Do 5 metrów. Do 5 metrów. Czyli to już jest nie najgorszy wynik tak naprawdę w ładowarce teleskopowej. Dokładnie. Jest jeszcze jedna rzecz, taka opinia, znaczy opinia, nowość, jeżeli chodzi o ten wysięgnik. On będzie się sam automatycznie
zapinał pod ciągnik, prawda? Okay. Mamy już wszystko, całą hydraulikę gotową oraz z elektryką. Po prostu ciągnik będzie się rozjeżdżał, podjeżdżał, żeby się strzelić. Okej, okay. Karolu, z tego co wspominałeś wcześniej, mamy więcej niespodzianek, więcej nowości. Mamy, co jeszcze ciekawego? Mamy przede wszystkim nowy ładowacz, to jest seria Profiline FZ. Ładowacz, który tak naprawdę może inaczej. Zaczynając w ogóle od możliwości tego ładowacza, jest no całkowicie inny system zbudowany, jeżeli chodzi o poziomowanie. Ten ładowacz akurat jest wykonany bez poziomowania żadnego, ani hydraulicznego, ani mechanicznego. No właśnie, bo o tym się mówi właśnie. Klienci często zadają pytanie o sposobie poziomowania. Nie? Tak, mieliśmy kiedyś jeden ze sposobów, ten pierwotny był mechaniczny. Tak. Później weszła też elektryczne chyba? Hydrauliczne. Hydrauliczne tak, na drugie. Tak. Elektryczne, a dzisiaj, tutaj? Dzisiaj wchodzi elektryczne. Elektryczne właśnie, ale co najważniejsze, w jakim systemie, że tak powiem, pracuje ten ładowacz? ISOBASowym, czyli nowoczesne ciągniki, które posiadają możliwość sterowania ISOBASem, to ten ładowacz jest kompatybilny z tym ciągnikiem. Okej, okay, czyli już nie tylko rozsiewacz, siewnik, tak, opryskiwacz, tak, jakiś zestaw uprawowo-siewny pracuje na szynie KAN, na szynie ISOBAS, ale i tak naprawdę ładowacze wchodzą w tę technologię. Dokładnie. Dzięki temu ISOBASowi uzyskujemy przede wszystkim o wiele możliwości funkcyjnych, tak jak na przykład waga, czy poziomowanie elektryczne, czy wytrząsanie, czy dodatkowe inna siła, możliwość sterowania ciśnieniem hydraulicznym, przeróżne funkcje, które... Czyli ten sposób sterowania daje nam szereg nowych możliwości, które do tej pory tak naprawdę były nieosiągalne w takim narzędziu jak ładowacz czołowy. Dokładnie tak. Karolu, nasz czas goni, my musimy pędzić, bo tych nowości na targach Agritechnika jest sporo, jest dużo. Chcielibyśmy jak najwięcej przekazać naszym fanom, naszym gościom, także trzymaj się. Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich widzów. Widzimy się później. Tak jak Wam obiecaliśmy, mnóstwo nowości, niesamowita ilość. Kolejny producent, który występuje w firmie Korbanek jako jeden z czołowych. Witam Ciebie. Dzień dobry. Cześć. Co nowego, co ciekawego na Waszym stoisku tutaj w Hanowerze na ogromnych targach, które się odbywają po 4 latach? Witam Cię, dzień dobry. Przede wszystkim chcieliśmy Wam pokazać nasz najnowszy produkt w postaci opryskiwacza samobieżnego o pojemności zbiornika 5000 litrów. Uh-huh. Bo do tej pory, jak wiecie, w naszej ofercie były samojazdy, tak to mówimy potocznie, z zbiornikiem 4000 litrów. Ale to nie jest tylko to. Była gdzieś to właśnie ograniczenie, ta wielkość zbiornika. Nie? Tutaj mamy 5000 litrów zbiornik, ale również w nowych kolorach dla polskiego klienta. Uh-huh. Dlatego, że wszyscy kojarzą Krukowiaka ze zbiornikami w kolorze zielonym. Dokładnie. A tutaj wchodzimy w zbiorniki w kolorze siwym, dlatego że od kilku lat na eksporcie ten kolor jak gdyby jest bardziej popularny i nasze maszyny właśnie są produkowane z tym kolorem zbiornika. Nie ukrywam, klienci francuscy, norwescy, ale szwedzcy. Ale te barwy zostaną przeniesione również na polski. To rynek? Jest niespodzianka, ale zostaną przeniesione, tylko nie chcę powiedzieć dokładnie kiedy, ale już jest taka możliwość. Okay. Ja tylko zdradzę tyle, że na eksport, jeżeli pojawia się u nas klient, tak na przykład ostatnio na przykład ze Szwecji, chciał siwy zbiornik, bez żadnego problemu robimy. Na Francji te zbiorniki robimy już od kilku lat na przykład. Okej. Okay. Kolejna rzecz. Nowy design, ale czy tylko design tu się zmienia? Nie, poza tym, że większy zbiornik, czy jeszcze coś, Pawle? Tutaj rzeczy tak naprawdę, które klient sobie może doposażyć do tej maszyny jest bardzo dużo i choć pokażę Wam od razu jedną rzecz. Chodźmy zatem. Tak. Bo my tak naprawdę stale te produkty rozwijamy i jak gdyby modernizujemy, jak gdyby rozmawiając z klientami. Pierwsza rzecz, często się zdarza, że klienci mają różne rozstawy ścieżek technologicznych. I na tym opryskiwaczu, który tutaj widzicie, dokładnie na tym modelu, mamy możliwość zmiany z 1,80 m poprzez 2 m na 2,25 m. Czyli płynna zmiana rozstawu. Rozstawu. Kolejna rzecz, która jest w tym momencie w fazie testowania, bo oczywiście każda maszyna, która od nas wychodzi, jest testowana na polu. Mamy to samo, ale dodatkowo jeszcze z regulacją wysokości. Okay. Bo teraz o co chodzi? W tym modelu mamy 1,20 m, ale to, co teraz testujemy, może być do 1,35 m na obecną chwilę, ale zamierzamy zrobić jeszcze próby na 1,5 m. I teraz jadąc na pole, oczywiście, żeby było bezpiecznie, jedzie na małym rozstawie, wjeżdża wysoką roślinę, wysoką uprawę, automatycznie
przystać na wysoki rozdział. Mega ciekawe rozwiązania, mega praktyczne i tak naprawdę powodujące, że maszyna jest przeuniwersalna, dokładnie, że tak powiem, dokładnie, zastosowaniem dokładnie do różnych upraw. A wiemy, że w Polsce... Michale, znamy się, dzisiaj musi wiedzieć, że krokowiak zawsze stara się być jako ten pierwszy w czołówce, że chodzi o nowości. Prowoder wychodzi, tak, troszeczkę że tak powiemy, taki wirażka. Także dobra, taka jest prawda, że to akurat tu zaczęliśmy przy tych dużych, że tak powiem, stworach. Ale idąc dalej, jeżeli no byśmy na przykład mogli podejść, powiedzmy, no to chodźmy, do innych maszyn. Pokazuj to. Pokazuj, Paweł. Oczywiście. Opryskiwacze Heros znacie wszyscy doskonale. Zresztą Korbanek sprzedał mi setki. Nie dziesiątki, ale setki. Co tu się zmieniło? Co tu nowego? O kolorze mówiłem, tak naprawdę wprowadzamy w przyszłym roku nowy kształt zbiorników. Tak jak tutaj widzicie, który będzie powodował ten zbiornik, ten kształt, że całość będzie bliżej ciągnika. Okej. Okay. A to jest też istotna, że tak powiem, kwestia, jeśli chodzi o stabilność, że tak powiem, całego zestawienia ciągnika z opryskiwaczem, bo wiemy, że to są spore pojemności. Dokładnie. Bo tutaj one do jakich maksymalnie pojemności do występują? Do 2000 w tym momencie dajemy opryskiwacze zawieszane. No to jak najbardziej jest to istotny, że tak element. Jeżeli patrzymy, że rolnicy idą w kierunku dużych szerokości roboczych, czyli tabelka, która jest na samym końcu opryskiwacza automatycznie, też daje tam wagę nam z tyłu, to zbliżenie tego wszystkiego do ciągnika powoduje, że to, jak powiedziałem, jest bezpieczniejsze i stabilniejsze. Szerokość belki maksymalna? W tym momencie mamy 21 tutaj, ale mamy i 24 oczywiście. Okej, okay. A przypomnij jeszcze, przeskakując do tego dużego stwora, 5000 samojezdnego, tam szerokości belek od ilu do ilu mamy? W tym momencie my używamy belek, który tu widzicie, z francuskiej firmy Pomier. I na ten moment na samojezdnym jest do 30 metrów, ale docelowo ta firma produkuje belki 44-metrowe i szersze, czyli tak naprawdę chcemy z czasem jeszcze iść w kierunku tak naprawdę jeszcze większego, powiedzmy, klienta. Okej. Okay. Jesteśmy na stoisku marki Metalfach. Polski producent, który produkuje maszyny nie tylko na rynek polski, ale znajduje przeogromne uznanie na rynku niemieckim i nie tylko. Witam Cię, Mariusz. Cześć. Witam. Witam. Witam, Mariusz Maziarz, dyrektor sprzedaży firmy Metalfach. Witamy Cię. Co ciekawego tutaj macie, jakie nowości prezentujecie, co oferujecie po tak długiej przerwie, że tak powiem, bo 4 lata żeśmy się nie spotykali tutaj. Ludzie są spragnieni, że tak powiem, nowości, nowych rozwiązań. Wiadomo, wy słyniecie z produkcji przyczep, to wie każdy w Polsce, do rzutników obornika, maszyn, że tak powiem, do obsługi, do słomy, do prasy, zwijarki i nie tylko, bo przecież też uprawa i tak, dalej. Nie? Ale co nowego, co ciekawego tutaj możesz pokazać? No, wracamy historycznie do początków firmy, czyli do maszyn zielonkowych, czyli nowy typ prasy ZP14 po unowocześnieniach, po kilku lat prób, poprawek, w tej chwili jest to produkt najwyższej półki. Jasne. Nie będę tu konkurencji wymieniał, natomiast z każdym możemy pójść równoległej pracy i challenge jest. Masz klientów, zapraszamy. Rozumiem, że produkt sam się broni, nie ma czym się tutaj powstydzić. Tak jest, to jest. Okay. Tylko próbujmy. To mamy prasy. Co jeszcze ciekawego? Widzimy tu fajną owijarkę z makietą Bali. Tak jest. Jest to najnowsza owijarka i myślę, że jest to najnowocześniejszy wyrób na rynku polskim w tej chwili. Jest to owijarka z przednim zadunkiem, w pełni automatyczna, z izobasem, czyli najwyższy poziom w tajemniczeniu, tak jak jest. Mówimy tutaj o sterowanie. No o sterowanie, bo, obsługę i zbieranie danych. Tak naprawdę rolnictwo 4.0 na dzisiaj dofinansowane, mocno akcentowane, czyli rozumiem, że te rozwiązania znajdują, że tak powiem, swoje miejsce tam jak najbardziej. Tak jest, wpisujemy się w ten trend. Powiedz mi, Mariuszu, co ciekawego jeszcze, czego tutaj się nie udało pokazać, jeśli chodzi o przyczepy, o rozrzutniki. Rozumiem, że tam też drzemają jakieś nowości, które są do zobaczenia oczywiście na miejscu u nas w Polsce. No już sam zaznaczyłeś system, nowoczesne systemy 4.0, rolnictwo 4.0 i tu zaznaczone mamy adapty do rzutników. No i to jest najważniejsze. W tej chwili wszystkie nasze rzutniki, wszystkie serie, zarówno tandemowe Wikingi, jak i jednoosiowe Falcon, są wyposażone w systemy wagowe.
A, no to i również strawniki i zobacz. Czyli tak naprawdę wkraczamy tutaj pełną parą, sporym krokiem, tak, że tak powiem, w rolnictwo mega precyzyjne. Tak jest. Odwiedzamy kolejne stoiska i mamy dla Was mnóstwo nowości po 4-letniej przerwie, bo ostatni Hanower, Macieju, był kiedy? W 2019. No dokładnie. Agritechnika Hanower 2023. Jesteśmy na stoisku marki Samasz. A tutaj sporo się dzieje. Tak, dzieje się bardzo dużo. Ja mam na imię Maciej Sebastianik i jestem projektantem z rolnictwa przemysłowego. Potocznie nazywany designerem. To, co kupują oczy, że tak powiem. Tak, tak. Jesteśmy, żyjemy w ciekawych czasach, gdzie funkcjonalność dalej jest bardzo ważna, wydajność i nasze maszyny wciąż są coraz lepsze i wydajniejsze, ale niemniej aspekt wizualny. Dokładnie, ale i nie tylko ten aspekt praktyczny, użytkowy, ale i to coś, co musi cieszyć oko. Oczywiście. Kupujemy piękne maszyny, kupujemy wspaniałe maszyny, a w tym roku mamy wiele nowości. I pierwszą, która chyba najbardziej rzuca się w oczy, to jest Powiem tak, to jest tak zwana biżuteria dla rolnictwa, słuchaj. To jest dopieszczone. Macieju, ale przede wszystkim pokazuj, co tu jest ciekawego, na co warto zwrócić uwagę i czym wyprzedzacie konkurencję. Pierwsza, chyba najbardziej widoczna zmiana, to jest zmiana kolorystyki. W tym roku proponujemy kolory zielone i czarne. Kolor szary zastąpiliśmy czarnym matem, który szczególnie wyróżnia się na tle zielonego połysku. Wygląda to bardzo estetycznie, ale nie jest to zmiana jednosezonowa, rozumiem. Zobaczymy, wydaje mi się, że nie. Myślę, że jest to silny trend i potrzeba rynku. Natomiast... Bo tak jak obszedłem, ja będę ci się tak wtręcał troszeczkę. Tak jak co mogę zrobić? Tak jak przeszedłem sobie całe targi, masz rację, ta kolorystyka robi się dość popularna. Widać, że no jest trend, jest moda w tym kierunku. Tak, ale też jest potrzeba. Zaczynając od wnętrz, gdzie jednak te kolory ciemniejsze są bardziej praktyczne, podobnie na zewnątrz kolory ciemne są bardziej praktyczne. Po mojej lewej stronie jest najnowsza kosiarka czołowa, kosiarka XDF 351 w wersji SH, która ma zupełnie nową konstrukcję, zupełnie nowy styling, że tak z angielskiego zaczerpnę. Jest to wizualnie bardziej agresywna, bardziej nowoczesna i też bardziej geometryczna aerodynamiczna forma. Aerodynamiczna wręcz bym powiedział. Tak, oczywiście, że tak. Z tyłu mamy KDF, naszą starszą i już widać zdecydowaną różnicę między nimi w formie, tak, oczywiście. Niemniej KDF została odświeżona, została zmodyfikowana. Ma na przykład z przodu kamery opcjonalne, które zdecydowanie poprawiają bezpieczeństwo i jakość pracy tak naprawdę. Wygodniej jest, łatwiej, jasne, szybciej. Jasne. To mówimy o kosiarkach czołowych stricte, nie? Tak. Co jeszcze? Mamy najnowszą kosiarkę 911 w wersji STH ISOBUS. Kosiarka powiem tylna. Ci, ja muszę ci teraz znowu wtrącić. ISOBUS to jest taki prawie że kult na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o trend rozwoju maszyn tutaj. Komunikacji maszyny z ciągnikiem, dokładnie, jak najbardziej. Co to daje? Bo mówi się o trendzie, o modzie, natomiast system ISOBUS daje nam możliwości zdecydowanie większego wyłuskania, że tak powiem, tego, co maszyna potrafi zrobić. Jak najbardziej tak. Jest to zdecydowanie wygodna, bardziej wygodna forma, nowoczesna. Kolejne stoisko, dostawca francuskich maszyn na rynek polski, innowacyjnych maszyn. Jesteśmy na stoisku Agrisem. Witam bardzo serdecznie na stoisku w Hanowerze, na Agritechnice. Po długiej przerwie, dodajmy. Po długiej przerwie, bo aż 4 lata ostatnie Hanower się odbył, 4 lata temu odbył się ostatni Hanower. Dzięki temu jestem bardzo szczęśliwy gościć tak wspaniałych gości jak Michała z firmy Korbanek. Sporo nowości, sporo się wydarzyło w tym czasie, podczas tych 4 lat. Dużo się zmienia, rynek pędzi do przodu, Michał. Dokładnie. Słuchaj, na szybko, Marcinie, co ciekawego, piorunującego na waszym stoisku można zobaczyć, co was odróżnia od konkurencji? Odróżnia nas wiele czynników. Tutaj, jak widzimy, jesteśmy w miejscu maszyn no-till, czyli do bezpośredniego siewu.
maszyna miniboss, maszyna w 3 metrach bądź w 4 sztywna. Możemy podczas jednego przejazdu aplikować 4 produkty plus nawóz w płynie. Czyli maszyny bardzo uniwersalne, innowacyjne, odchodzące od tradycyjnej uprawy. Dzięki tym maszynom, Michał, minimalizujemy koszty dotyczące przejazdach. Nie uprawiamy ziemi, nie oramy, natomiast przejeżdżamy w bardzo ekstremalnych warunkach. Czyli mini tillage, czyli delikatnie talerzyk. Czyli tak naprawdę nie tracimy wilgoci, której, że tak powiem, no zdecydowanie brakuje. Zgadza się. Kolejnym aspektem jest to, że nie potrzebujemy ciągnika o bardzo wysokiej mocy, żeby taką maszynkę uciągnąć, ponieważ my kalkulujemy to między 5 a 7 koni na jeden rząd roboczy. Okej, czyli do maszyny 3-metrowej mniej więcej na szybko 130 koni wystarczająco. Czyli tak naprawdę nowa technologia dzisiaj jest w zasięgu nawet tych małych, średnich gospodarstw. Zgadza się. Bo do tej pory, dotychczas to było tak, że na takie rozwiązania mogli sobie pozwolić tylko duże gospodarstwa. Zgadza się. Duże gospodarstwa z dużym ciągnikiem. Automatycznie możemy przejść dzięki temu, jak już rozmawiamy o małym koniarzu, który jest nam potrzebny do maszyn. Mamy 12-metrową maszynę w wersji jednobelkowej w rozstawie 25 cm, gdzie jest nam potrzebne jedyne 340 koni do obsługi tego narzędzia. 11 tysięcy litrów zbiornik. Gigantyczna maszyna. Gigantyczna maszyna. Podczas jednego momentu możemy wysiewać nawóz plus ziarno z niejednomiejscowym lokowaniem. Okej. Marcinie, co jeszcze ciekawego, takiego szokującego, innowacyjnego, jak to będę powtarzał? Powiedzmy sobie zebra, siew pasowy. Siew pasowy, but siejący Borgo, nacięcie ziemi, wjazd, przedni zbiornik na ciągniku. Cieszymy się przyjemnością z pracy. Okej. Widzę, że tych maszyn jest u Was zdecydowanie więcej. Jeżeli jesteśmy przy siewie pasowym, przejdźmy do striptila. Między 45 a 80 cm możemy ustawić rozstawy, możemy siać rzepaki, słoneczniki, możemy siać buraka, możemy wysiewać kukurydzę. Jak już zasiejemy, możemy to zrobić za pośrednictwem siewnika Chef, który jest siewnikiem Precision Planting o doskonałej jakości wysiewu i perfekcyjnej dokładności. Gdy już zasiejemy, czy to będzie zboże za pośrednictwem rampy siewnej, czy to będzie kukurydza, burak, rzepak za pośrednictwem siewnika punktowego, możemy przejść do uprawy międzyrzędzi. Widzę tutaj jakieś nowoczesne technologie mapowania, sterowania. Zgadza się. Mamy za pośrednictwem przejazdu od badania analizy gleby, poprzez wysiew z pełną dokładnością, poprzez automatyczne dobieranie docisków do aktualnych warunków gleby na polu. Okej.